automacie 14 rok. Dieselek. Gdzie oni uciekli? W automacie 4. Tylko widzę, chciałby grubiej, no. Tu też jest nieźle. Opel Mokka słabo, nie? 14 rok automat. Ale na fullu, ze skórą, z ksenonami, z parkowaniem. Tam stoi szary. Mhm. Ciekawe ile. Coś koło 9 tysięcy. Ale 14 rok na pełnej wersji. Zawsze SUV. Ciekaw jestem co, to może chociaż wsiąść odpalić, co? Tutaj mają coś... Coś po taniości. Czekaj, że 16 rok, co to mi to mówili. Pięknie leci. To wiśniowe, o tam Mokka następna. Bo to tu jest zafirka. I parkowanie przód. I ksenon. Pokażcie mi to, jakoś był dobry przebieg. Był 130-konny. Listopad, 14 rok. I nawigacja. Siedzenie grzane. Jaki przebieg, dajcie popatrzeć. Kurde, gdzie to jest napisane? Przegląd do November, do listopada 23. Ten nie jest piękny na handel? 16 rok ten fokusik? Ten jest na handelek 5,5 tysiąca. Do 8. Dobry pieniądz. To jest niewielki pieniądz, a zawsze Audi jest sprzedajne. Czy to jest z dieslu w ogóle? 143 konie, 2-litrówka. W automacie jeszcze zobacz. Jakiś temat jest. Niewielka inwestycja. Jaki rok tu jest? 2008 rok. Siedzenie grzanie, tempomat, szyba elektryczna. Wszystko serwisy z Audi. Albo ten wiśniowy w 16 roku. Przepiękny. Co z tą Mokką? Klucza? Przymierzasz się? Może obejdziemy i dopiero. Może obejdziemy, ale wiesz, warto siąść. Wiesz jak jest. Warto siąść w ciepłym. Tam też Mokka jest. Mamy tak zwany pewien budżet. No. To, że jest nowsza, nie znaczy, że jest atrakcyjniej. Co tu jest? Kurka nie spękana, siedzonko jest grzane, jest grzane. Tempomat jest. Halogen jest. Czy nie ma? A jest, nawet soczewka. Parkowanie przód, parkowanie tył. Małe, zgrabne, eleganckie. Ty, z kamerą nawet zauważyłem, proszę ja ciebie. Kamerka jest. Też możemy iść kawałek, bo tu plac jest niewielki. Ale możesz tu sobie usiąść, chociaż się przypasować, wiesz? Czy ci Mokka w 14 roku gdzie leżała? Myślę nad 1,7. Jak z tymi silnikami było, bo Zwykłe. To też ma te skrzynie kurwa wadliwe. Myślę, że miliony ich wyszło w 1,7. Ja jeździłem w Insignia, to było 17-18 rok. No ten już zapierdala, tak się rozpędził z lotniska? Czy go nie wpuścili, robi drugie kółko. No nic, możemy przejść. Pętelkę mamy blisko, to i tak do auta musimy dojść. Wersja jest fajna, znaczy fajna ze wszystkim. Dzisiaj jesteśmy z Lublinem. 14 rok, 2 litry diesel. Nie ma parkowania przodem, nie ma alufelgi. Nie ma nawigacji. Ale być może cena jest atrakcyjna. Toyota 266 przebiegu. 2 litry diesel, 15 rok, 1,6 benzyna, 227 przebiegu. 10 rok, 2 litry benzyna. Ciekawe. 10 rok jeszcze przedliw, ale na ksenonie. 2 litry benzyna. Niespotykana rzecz, że benzyna.
126, 1.6 benzyna, szósteczka 635 CSI. Tam są rozbite, takie nowsze. 635 CSI, niezwykły kształt. Hondki też się spodobają, podobają. 2.0 benzyna, 7 rok, 208 przebiegu. Fordzik niemiecki, Alfa, nie wiadomo jaka, szyba pęknięta w Chevrolecie. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.